Zapraszam na scenę panią ministrę Bornajankę, ministra w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. A ja proszę na scenę. Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że mogę być tutaj dzisiaj z państwem. Dobry wieczór, uważajmy. Dámy i господа, я рада вас приветствовать. Большое спасибо за приглашение. Очень рада, что я сегодня могу быть с вами. Jako przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, chciałabym mocno podkreślić, co państwo zresztą wiecie, zapraszając mnie tutaj, ale też wynika to z tego, co pan mówił przed chwilą. Chcę mocno podkreślić to polskie wsparcie dla suwerennej, demokratycznej Białorusi i to polskie wsparcie dla wszystkich środowisk, które pracują na rzecz suwerennej, demokratycznej Białorusi. Z tego powodu tym bardziej z przyjemnością przyjęłam to zaproszenie. От имени президента Польши Андрея Дуды я хотела бы обжигнуть то, что уже здесь сегодня прозвучало, нашу поддержку для всех организаций, которые направлены на поддержку Беларуси, в том числе ее суверенности и независимости. Мы хотели бы здесь передать слова поддержки также и поблагодарить за приглашение на эту встречу. Przedsiębiorcy byli jedną z pierwszych grup, która odczuła represję reżimu na Białorusi po sfałszowanych wyborach w 2020 roku. I też wielu z nich zostało zmuszonych do emigracji, między innymi, a może przede wszystkim na Litwę i do Polski właśnie. Предприниматель белорусский, это была первая группа, которая почувствовала на себе репрессии после фальшивых выборов 2020 года. И многие из них были вынуждены покинуть свою страну, переехать, в частности, в Литву или в Польшу. Эмиграция – это завжди трудный час, но поезд się zdala от дому, и trzeba zostawić to życie swoje w kraju i wyjechać w nieznane. Ale dzięki przyjaznym ludziom, przyjaciołom, takich jakich państwo spotkaliście w Polsce, wierzę, że ta emigracja może być dobrym czasem na zdobycie wiedzy, doświadczenia i na networking, o którym zresztą tutaj już była mowa w tej prezentacji. To jest bardzo cenne i ważne doświadczenie. Эмиграция – это, конечно, всегда очень сложный шаг, но благодаря друзьям, благодаря поддержке, я надеюсь, что здесь вы сможете приобрести и знания, и опыт, и благодаря, в частности, нетворкингу, о котором тоже уже здесь упоминалось, вы сможете установить новые связи. И когда режим państwa kraju upadnie, а так się stanie wcześniej czy później, то wrócicie do swojego kraju przygotowani do tego, żeby budować gospodarkę i żeby robić to od razu, a nie uczyć się na własnych błędach. Będziecie już wyposażeni w wiedzę i doświadczenie, które zdobyli już inni przed wami i właśnie macie teraz ten dobry czas, żeby to doświadczenie poznać i zdobyć wiedzę niezbędną do tego, żeby wejść do swojego kraju i zacząć budować gospodarkę od razu. И когда режим падет, а он непременно падет, мы в этом не сомневаемся, то тогда вы сможете вернуться уже обогащенные тем знаниями и тем опытом, который вы получите здесь, и начать восстанавливать экономику своей страны. То есть сможете это сделать не участвуя всему заново, а имея уже за плечами знания и опыт, приобретенные здесь. Wrócicie państwo do swojego kraju już z doświadczeniem, z wiedzą i z kontaktami międzynarodowymi, które są tak potrzebne w prowadzeniu biznesu. I wy wierniacie swoją stronę i z opytem, i z znaniami, a także z biznes kontaktami międzynarodowymi, które niezwykle необходимы przy wiedzeniu biznesu. Życzę państwu wszelkiej pomyślności osobistej i w prowadzeniu biznesu i życzę, żeby wszystko się dobrze poukładało. Dziękuję bardzo. Ja życzę wam udaczki, bezpieczeństwa, żeby nie było, a także wszystkiego, co się dzieje.